Rozdział czwarty. Pan powiedział do Mojżesza w Madian: wracaj do Egiptu, gdyż pomarli wszyscy ci, którzy czyhali na twoje życie. Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga. W czasie podróży w miejscu noclegu wyszedł Pan naprzeciw Mojżesza i chciał go zabić. A Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek swego syna i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego Pan. Wtedy rzekła: oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. I znów epizod, który zaskakuje nas. Po raz kolejny możemy przekonać się co do tego, że historia biblijna nie jest prostą, linijną opowieścią, ale jest pełna zwrotów akcji. Wydawało nam się, że wszystko ustalone. Bóg wybrał Mojżesza i posłał go do Faraona. A tu nagle słyszymy, że Bóg chciał zabić Mojżesza. O co tutaj chodzi? Ten zwrot akcji trochę przypomina nocną walkę Jakuba z Bogiem, kiedy wybrany wracał z wygnania do ziemi obiecanej. To był 32 rozdział Księgi Rodzaju, link powyżej. Mojżesz również musiał stoczyć podobną walkę w kluczowym momencie swojego życia. Chodzi o to, żeby Mojżesz dokonał radykalnego i nieodwołalnego wyboru. Musi wypowiedzieć się, po której stronie stoi. Boga czy Faraona? Bo na tym etapie w Mojżeszu jeszcze zostało coś z księcia egipskiego. Ma podwójną tożsamość Izraelity i Egipcjanina, podobnie jak Jakub chciał być równocześnie i Jakubem i Ezawem. Jakub w czasie swojej walki z Bogiem musiał zdecydować się na jedną z tych tożsamości. Mojżesz również musi opowiedzieć się za któryś ze stronnictw. To opowiedzenie się nie może być tylko deklaracją słowną, musi być też potwierdzone w czynach przez posłuszeństwo prawu Bożemu. A prawo Boże jest takie, że ktokolwiek uważa siebie za syn Abrahama, musi być obrzezany. To było 17 rozdział Księgi Rodzaju, link powyżej. Obrzezanie jest cielesnym i niezatartym znakiem chęci przynależności do przymierza z Bogiem Abrahama. A tu okazuje się, że Eliezer, drugi syn Mojżesza, nie jest obrzezany. A to objawia, że serce Mojżesza również nie jest obrzezane, że jeszcze nie dokonał radykalnego wyboru. Przed wypełnieniem swojej misji Mojżesz musi wymazać wszelką dwuznaczność. Nie może być równocześnie Izraelitą i Egipcjaninem. Sefora, jego żona, natychmiast to zrozumiała, bo jako kobieta jest strażniczką mądrości. Reaguje szybko i mądrze i dokonuje obrzezanie chłopca. Mało tego, zaznacza Mojżesza krwią z tego zabiegu. Tekst biblijny mówi wstydliwie o nogach Mojżesza, ale chodzi o eufemizm dla narządów Mojżesza. Tym samym zarówno Eliezer, jak i Mojżesz zostali naznaczeni krwią obrzezania i podczas plag egipskich zostaną uratowani dzięki krwi przymierza. Mojżesz definitywnie zerwał ze swoją egipską przeszłością, stał się więc godnym posłańcem Boga na rzecz ludu wybranego. Bo drugi kontekst tej opowieści dotyczy wiarygodności Mojżesza względem Izraelitów jako proroka Boga Abrahama. Lud Boży potrzebuje kryterium dla rozeznawania, czy dany prorok pochodzi od Boga. Prawo Boże, zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, podaje, jakie jest kryterium dla rozeznawania autentycznych proroków.
Nie wystarczy, żeby prorok był pokorny, żeby był pobożny, żeby miał ogromną wiarę, ogromną wiedzę lub żeby czynił cuda i uzdrowienia. To wszystko jeszcze nie świadczy o tym, że ktoś pochodzi od Boga. Prawdziwego proroka można rozpoznać po tym, że jest posłuszny Bogu, że jest posłuszny prawu Bożemu, czyli że przestrzega całe prawo mojżeszowe. Bo według Jezusa prawo Boże i prawo mojżeszowe to jedna i ta sama rzecz. Odsyłam do przedostatniego odcinka, link powyżej. Jeśli dany prorok dobrowolnie nie przestrzega choć jednego najmniejszego przekazania, jest to dla nas oznaka, że ta osoba nie może być Bożym prorokiem. Przemawia w innym niż w Bożym imieniu. Całą jego teologię powinniśmy wyrzucić do kosza i musimy odsunąć taką osobę od posługi nauczania. W obliczu fałszywych proroków reakcja ludu Bożego powinna być radykalna i natychmiastowa. Bo przecież tak Bóg postąpił w stosunku do Mojżesza i tak nam nakazał czynić w 13 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Rozdział 13. Tych wszystkich rzeczy przeze mnie nakazanych pilnie będziecie przestrzegać, by je wykonać, niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. Jeśli powstanie u ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: chodźmy za bogami cudzymi, których nie znałeś, i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów, gdyż Pan Bóg twój doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana Boga swego z całego swego serca i z całej duszy. Za Panem Bogiem waszym pójdziecie. Jego się będziecie bać, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i do Niego przylgniecie. Kryterium dla rozpoznania fałszywych proroków jest jednoznaczne. Nie wolno patrzeć na znaki uzdrowienia i cuda, jakie dany prorok dokonuje, ale na to, czy naucza całe prawo Boże, czy przestrzega całe prawo Boże, czy nie dodaje żadnego nowego prawa oraz czy nie znosi żadnego prawa. Bóg, udając, że chciał zabić Mojżesza, pokazał nam przykład postępowania z fałszywymi prorokami. Bóg przestrzega własne prawo, bo dalszy ciąg 13 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa instruuje nas, jak my mamy postępować z fałszywymi prorokami. Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką ci iść nakazał Pan Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej i wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Jeśli cię będzie nakłaniał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka, albo żona, co na łonie twym spoczywa, albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: chodźmy służby bogom cudzym, bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi, jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich, od jednego krańca ziemi do drugiego, nie usłuchasz go. Nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić. Pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana Boga twojego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się
i zaniecha tego zła pośród siebie. Wracając do Mojżesza. Dzięki interwencji Sefory przeszedł on egzamin dojrzałości wiary. Jego wiara musiała przejawiać się posłuszeństwem prawu Bożemu. Aaron może wreszcie dołączyć do niego i jako autentyczni prorocy zaliczający test 13 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa mogą stanąć przed starszyzną Izraelitów, przemawiać do nich w imię Haszem, Boga Przymierza, dokonać cudów, dzięki którym lud uwierzy i odda pokłon przed Wybawicielem, to znaczy przed wybranym, za pośrednictwem którego Bóg uratuje swój lud od niewoli. Nie będzie to łatwe, przekonamy się już w następnym odcinku. Życzę owocnego słuchania. W czasie podróży w miejscu noclegu wyszedł Pan naprzeciw Mojżesza i chciał go zabić. A Sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek swego syna i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego Pan. Wtedy rzekła: oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Powiedział Pan do Aarona: wyjdź naprzeciw Mojżesza na pustyni. Wyszedł więc, a gdy go spotkał w pobliżu Góry Bożej, ucałował go. Mojżesz opowiedział Aaronowi o wszystkich słowach Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, jakie polecił mu wykonać. Poszli więc Mojżesz i Aaron. A gdy zebrali całą starszyznę Izraelitów, powiedział Aaron wszystko to, co Pan mówił Mojżeszowi. Ten zaś wykonywał znaki na oczach ludu. I uwierzył lud, gdy usłyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk. A uklęknąwszy, oddali pokłon.